Chodźcie, muszę wam coś pokazać. Sasa, co tu się powyprawiało? Ja powiem wam, kochani, że ja bardzo kocham te pionki, bardzo je lubię. Chodź. Termosy, kochani, do przebywania i do przewożenia żywności. Nie rób takiej rzeczy, bo to musi być niespodziewanka. Kochani, jak w każdy piątek, cieplutkie, pachnące, jedyne, niepowtarzalne. No mi odzio malinosia. Zobaczcie co. Teraz nie pokażę. Uwaga, to jest folia do przewożenia żywności. Specjalna folia do przewożenia żywności, a w środku, kochani, nic innego jak, zobaczcie co, gorący, pachnący, ja tylko go naciskam. Patrzcie. Panie Bucku, dzięki ci piękne. Panie Bucku, hopsasa. Powiedzieć coś za ciebie? Ja po prostu kocham piątki. Muszę wziąć nowe rękawice. Kocham piątki. A tutaj zobaczcie. Ciepłe kaszaneczki, czyli krupniaki. Pod spodem, kochani. No nie, prawdopodobnie. Ja bardzo lubię piątki, bo jak w piątki mogę sobie dobrze zjeść. Jak wiecie, walczę z wagą. Ważę 20 kg mniej, ale patrzcie na to. Gorące boczki. Gorące, pachnące, świeżutkie. Patrzcie, kochani, jakie to jest świeżutkie. Patrzcie. Zobaczcie, kochani. Zwróćcie uwagę na tą skórkę. To wszystko odchodzi. Dlaczego? To wszystko jest... Tego nie da się opisać. No co tak na mnie patrzycie? No jakbyś był stał tutaj, gdzie ja stoję, też byś tak zachowywał. Ja nie mogę tych twoich odgłosów opisać. Na stanę. Niektórych państwa, jak mlaskasz, to dajesz szacunek osobie, która przygotowała ci posiłek. Są też państwa, w których jak się głośno odbije, to też dajesz szacunek kucharzowi. Patrzcie, druga skrzynia. Tam! Świeżutka, pachnąca, gorąca! Nowe rękawice, kochani, a w środku widzisz, jak para leci! Kochani, gorące kiełbaski, gorące szyneczki, polędwiczki, kaszaneczki, boczki, bo czuję. No po prostu miodzie malinosia. I to wszystko dostępne u nas, kochani, właśnie w Chorzowie, na Łagiewnickiej 103, w restauracji rodzinnej, u Gaździnki i Bacy oraz urwisków jest cacy. Kochani, patrzcie, jaka kiełbaska! Świeżutka, pachnąca. Zobaczcie, co się stanie. Ja ją ułamię. O, widzicie, jak mi leci? To nie jest woda. To galaretka. Woda. To jest galareta, kochani. To jest galareta. I to się robi z kiełbasą. Pycha. No pycha. Idę po porządne rękawice, bo w trzeciej skrzyni cudeńka. Fantastyczne, no już pokazałaś, no ty jesteś normalnie niemożliwa. Pokaż, ja dużo, wszystko powiem. Kochani, w środku ciepłe szynki, ciepłe szyneczki z puszczykiem, z liściem laurowym, ciepłe szyneczki bez liścia, polędwiczki. Czyli takie, o, pokaż je. Chodź. Na dole są, nie? Na tym. Takie fit, ale to jeszcze wszystko z gorące. No i polędwiczki. I ciepłe polędwiczki, kochani. Ciepłusieńkie polędwiczki. O, zobaczcie. To wszystko jest tak gorące jeszcze. O, patrzcie, jak to paruje. Widzicie, jak to wszystko paruje? Widzicie, jak to syczko paruje? A ja zabieram się za jedzenie. I nie pisz mi tu, że w piątek nie je się kiełbasy, bo przed ślubem nie jeden z nas
Na OSP, hop, sasa. Albo na stodole. Zgodzisz się? Daj znać znajomym, gdzie, co i jak, a ja serdecznie was wszystkich, kochani, pozdrawiam i boczek z polędwiczką. Kocham was. Cześć. Zajebiście dobra. Uwielbiam to. No. Ale wiesz co? Mógłbyś dźwięk mlaskania podkładać do filmów. Tak mlaskam? No. A jak mlaskam, to te kubeczki smakowe mi tak robią furorę u mnie. Ale ja to słyszę. To jest nieprawdopodobne. Jedno jest pewne. Jak to zjem, to zjem jeszcze jeden posiłek o godzinie 18 i dziękuję za jedzenie dzisiaj. Później tylko o 3 w nocy, prawda? Później tylko o 3 w nocy. Ale to już będzie jutro. To już na dziś się nie zalicza. O 3 ja śpię. Ja jebiście.